Cześć, witam. Ostatni odcinek z Papalui Night Hunt 2. Ostatnie 5 leveli do zrobienia. Pytałem was w ostatnim odcinku, pytałem, czy ta gra nie jest dla was za nudna, ale odpowiedzi jeszcze od was nie mam, nie? Nie zdążyliście mi odpisać. Odcinek za odcinkiem nagrywam, nie? Jeden za drugim. Z tej jednej części. O, co to jest? A widzisz, jakbym tu nie przyszedł, to bym nie wiedział, że trzeba coś takiego zrobić. Jest 6 monet do zebrania, żadna nowość. Tam jest cebulka, to nie musimy się bić z cebulą, która nigdzie nie prowadzi. Okej, okay. Zestrzelona cebulka. W sumie tutaj łatwiej się celuje tymi bombami, nie? Niż papalui z pizzami. Bo te tutaj bomby celują prosto w przeciwnika. Tam trzeba było jeszcze mieć szczęście, że się nie odbije źle. O, jeszcze trzeba na dole zebrać monetę, dobra. Te poziomy są na tyle szybkie, nawet taki ten level 9, który był, nie miał w sobie jakiejś czasochłonności, którą musiałbym na ten level poświęcić. Myślałem, czy zastanawiałem się, czy mogę czapką dotknąć podłogi domku i już mi zaliczy level. No, tak dobrze nie ma. Tak dobrze nie ma. 2 minuty i pierwszy level, w sumie 11, jest zamknięty, zrobiony. O, ale ten papaluje i oczywiście śmiesznie biega, nie? Dobra. Wywalę to. Akurat zasłaniało trochę gry. O! Lawa! Dobrze, że chociaż coś wymyślałem, jakieś trudności. Takie na chwilę. Dobra, na razie pójdę dookoła. A potem do tej lawy wrócę, bo pewnie tam będzie jakaś monetka. Tak, jest moneta i jest bomba. Tylko chciałem mieć pewność, że dalej nie będę miał problemu z cebulami, jak straciłbym życie na lawie. Jeszcze pytanie, czy tracę całe życie, czy jedno. Możliwe, że całe się traci, wszystkie trzy. A, dotknąłeś mnie? 12. Dotknął mnie. Dobra, idziemy i tak dookoła tędy. Pewnie tędy się idzie do domku, więc ja już sobie wyczyszczę teren, żeby trochę przedłużyć, no to potem będziemy się wracać. O, zaliczyłem stratę życzkę. Tu tylko bomba? Nie, tu jeszcze jest monetka. Okej. Okay. No i jakieś się fejle tu zaliczę. To nie jest tak, że cała gra jest łatwa. O. Ej. O. Czy nie stracę życia? Nie straciłem. Chyba udało mi się uciec. Okej. I myślałem, że tutaj będzie jakieś przejście dookoła, ale nie. Mam wyczyszczony level, mam jedno życie, więc mogę wrócić i się już nie martwić o to, że mnie ktoś złapie i zabierze życie. Wyczyszczony teren, teraz można wrócić po jedną monetkę do lawy. Ale wolno biegasz. No, labirynty niektóre są, nie? W niektórych miejscach jest taki labiryncik, który... Jak się idzie w pierwszy raz, no to może tam jakieś beczki były, ale teraz tam nic nie było. Przed chwilą biegał w miejscu. Jeszcze ciebie mam rozwalić. Ma.
A, jest. O, bo ten, nie? Cebulki wybuchają razem z nami. No, teraz mnie nie rozwaliłeś. To jak już tu jestem, tam teren wyczyściłem, wtedy od razu pójdziemy tu. Okej, czyli jedno życie tracę. Potwierdzone, że jedno życie tracę, ale chyba dałbym radę po prostu lawą przejść. No, tracąc życie, ale bym przeszedł lawą. Dałoby się. Ech, ten papaluj wygląda na za dużego na tą małą tratwę. Dobra, idziemy przed siebie. Tak, tutaj była bomba na dwie. I moneta. Na szczęście miałem dwie bomby, ale już zaliczyłem kolejnego fejla. No dobra, to ten level nie będzie taki łatwy. O. Nie trafiłem na tratwę. O, znowu! Nie skoczyłeś mi. No. Dzięki, że takie błędy istnieją, że... Że mnie dotknie, chociaż mnie nie sięgnie. Oraz, że bomba może trafić w cebulę, ale jej nie wybuchnąć. Z takiej odległości je trafić. O, i tutaj kolejny fail. Straciłem życie, dlatego że przeleciało mi papalui przez tratwę. Więc to było takie ciekawe, nie? Przeleciał przez tratwę i stracił życie. I tak jakby ta tratwa była niewidzialna przez tamtą chwilę. Mam jeszcze dwa żyćka naszego papaluiego. Cebuli trzeba podejść jak najbliżej, ale nie też za blisko, żeby nie zabrać, żeby ta cebula mi nie zabrała życie za to, że no mnie misnie. Żeby mi nie zabrała życia, jak nie musi zabierać. Chodzi oczywiście o to, żeby nie było, że cebula jest za... Nieważne, wiecie o co mi chodzi. Już idziemy tędy. Cebuli tamtej nie rozwalałem. Trochę tutaj się pooszczędzałem w tym odcineczku, żeby nie rozwalać cebuli, która i tak nikogo nie chroni. 13 level. Już straciłem pierwsze życie. Tu nic nie ma. Dobry domek. Okej. Ej. Dobra. Czyli 13 level jeszcze raz. Okej, może jeszcze przeżyjemy to. Chociaż tam były kolce jakieś chyba. Ciekawe, czy w levelu 15 będzie wszystko to było do tej pory, czy może nie. Kolce faktycznie są, ale nie tam, gdzie widziałem, gdzie wydawało mi się, że je widzę. O! Ciekawe. Macy z Jack Smitha są w stanie nam zabrać życie, więc one są na tyle małe, że ci łatwo je uniknąć. Monetka. 13 level zrobiony. 14. Zaliczyłem jednego Los serce. Straciłem jedno życie, drugie życie. I teraz widzę, że będę miał do zadania iść w jedną stronę, w drugą stronę. O, i kolejne fajne miejsce, gdzie... Niestety życie straciłem. Nie będzie łatwo. Może najpierw zobaczymy, co jest z lewej strony. Musi wejść na sznurek. Wlazł na sznurek. Zabrał mi życie.
No, zabrałeś życie, chociaż cię trafiłem. Okej, to już zginęło. Można by było omijać wszystkie cebule, ale wtedy wracając... Znaczy wtedy mógłbym i tak stracić życie przez to, że... Jeżeli bym musiał po raz drugi przeskoczyć. To wtedy mógłbym to życie stracić, nie? Więc najlepiej je rozwalać, skoro te bomby tak dobrze na nie działają. Okej, nie straciłem życia. Podziwiam, że ta trasa jest taka długa. A, tu do domku się idzie. Okej. No to najpierw dół trzeba zwiedzić. Tędy się idzie do domku. No, szkoda, że nie ma żadnej krótszej trasy. Przynajmniej ten odcinek nie będzie szybki, tylko trochę się z nim będę mógł pomęczyć. Aj. Cały czas. No dobra. 14 level. Próba kolejna. Już wiemy, że do góry to się tylko idzie do domku, no to trzeba iść tędy. A tutaj były te, nie? Ciekawe, czy woda mnie jakby rani. O kolce to na pewno, nie? Czy woda? Chyba rani. Dobra. To zostaliśmy zranieni tam dwa razy. Natomiast nawet jakbyś gra była na tyle nudna, że nie byłoby sensu nagrywać części trzeciej i cudzysłowiowo czwartej tej Village. Ja i tak się podejmę tego, żeby to nagrać. Tylko po to, żeby mieć uzupełnione to, co zacząłem. Dlaczego zabierać życie, jak i tak jest rozwalone? Dobra. To są błędy, których niestety nie idzie wyjaśnić. Okej. Niby gdzie wpadłem, co? Okej. Nie jest tak łatwo już. Już zaczynam przyspieszać. O! Zabiera życie woda. Zabiera. 14. Jestem. Tu jesteś. Ostrożnie trzeba grać. Nie zniechuj sobie. Okej, teraz nie stracił życia. Czyli... Rozpęd! Rozpęd! Okej, życie stracone, ale tylko jedno. Na dwa życia jestem w stanie jeszcze przejść tamto. Aż. Właśnie do góry. W pierwszej części nie było żadnego bossa na levelu 15, nie? Aha. Jest, załatwione. Mam chyba jakieś bomby jeszcze w zapasie. Nie mam. Okej, rozwalony. Bez użycia bomby. Tu jest tak, tu jest tak. Okej. I tu jest domek. O, 14 level zrobiony. Dobra. Była lawa, była woda. A co będzie w levelu 15? No, kolce to na pewno. Nic nie ma. Więc tam jest jakaś płatka, która będzie nas wwozić w górę, w dół. Podziwiam, że level jakiś wcześniejszy miał 10 monet do zebrania, a level finałowy tak mało ma z powrotem. Okej. Jest tu domek, więc trzeba będzie tu wrócić. Nie ma co rozdalać tych beczek. Można iść dookoła. Dołem chyba nie ma... Znaczy górą miała chyba co iść. A już wszystkie. Tutaj tylko po monety była ta tratwa. Dobra, widać, że level 15 był łatwiejszy niż poprzednie. Nie straciłem życia na kolcach, nie było żadnej lawy, wody. Okej, no to
Zrobiliśmy do końca Papalui Nighthawk 2. You win! Tak jest! You win! Wygraliśmy wszystko. Papalui Nighthawk zrobione. 15 minut. Na trzeci odcinek wystarczy. Do zobaczenia w odcinkach kolejnych. Dzięki za oglądanie tego. I jeszcze zostały nam, z tego co widziałem, dwie części Papalui'ego Nighthawk. Znaczy, no, jedno jest Papalui Nighthawk 3 i drugie jest Papalui Adventure in the Village. I tym też się zajmę. Tak, ale jakoś później. Zobaczymy, jak będzie wyglądać gra w krainie, w krainach levelu, znaczy Papalui 3. No dobra, to się z wami żegnam. Do zobaczenia, cześć!